Witam, w tym filmie przedstawię Wam kryptowalutę na wczesnym etapie pod trend gamingu, w którą sam prywatnie zainwestowałem. Chodzi dokładnie o Sharpnel, czyli jedną z niewielu gier AAA w krypto. Dla zdefiniowania, gry z 3A to ocena oznaczająca największą zdolność do spełnienia oczekiwań finansowych. Dla przykładu, w poprzedniej hossie Illuvium również było ocenione 3 razy A i mimo, że gra nie była wtedy nawet dostępna, to i tak nieźle można było zarobić. Gra Sharpnel działa na najnowszym silniku Unreal Engine 5, są już dostępne kawałki gameplayu i można było to testować na eventach. Ta gra ma jeszcze wyjść w tym roku jako Early Access i można w nią zagrać, kupując takie paczki, co jest na plus, bo na start zaczynają zarabiać, a oficjalnie dla wszystkich wyjdzie w 2024. Co dla mnie jest dobrym rozwiązaniem, bo póki co będziemy jechać na obiecankach, które dobrze działają w krypto, a większe akcje marketingowe pewnie wypuszczą, kiedy już rynek będzie bardziej rozgrzany. I tutaj warto zaznaczyć, że już są na Epic Games, czyli jednej z największych platform do gier. Dla tych, co nie są w temacie, to chyba wystarczy, że powiem, że jest tam na przykład Fortnite i to powinno wystarczyć. Jakiś czas temu testowałem grę Web3 o nazwie Compete, która również była na Epic Games i mimo tego, że gra była 10 razy gorsza, to nadal znajdowała graczy. Pytałem się nawet na voice chacie, czy wiedzą, że ta gra jest powiązana z krypto, ale nikt o tym nie wiedział, tylko po prostu grali, bo było na Epic Games. Także tutaj duży plus, bo jest potencjał, że będą w to grać prawdziwi gracze, a nie tylko osoby z krypto. Obejrzałem jeszcze materiał na kanale Myth, gdzie jako influencer z tradycyjnego rynku gier został on zaproszony na event przez Sharpnel, gdzie pozytywnie to ocenił i został zapewniony, że nie będzie to pay to win i będzie można grać bez używania NFT-ków i tym podobnych. Także dla normalnych graczy ta część związana z krypto nie będzie żadnym przymusem, tylko dodatkiem, co jest rozsądnym rozwiązaniem. Gra ma być głównie Battle Royale'em, co mi się spina, bo w modelu Play to Earn potrzebna jest rywalizacja. Wstępnie mają być 3 klasy do wyboru, gdzie będzie można odblokowywać umiejętności i specjalne wyposażenie. Wprowadzają również pewną innowację, bo gracze mają mieć możliwość tworzenia map, gdzie jak ludzie będą na nich grać, to dostaną za to revenue oraz będą mogli samemu tworzyć skiny, na przykład do broni, które będzie można wystawić na marketplace'ie. A w grze, gdy kogoś zabijemy, to będziemy mogli podnieść i przejąć po kimś itemy łącznie z NFT-kami z jego ekwipunku, co będzie dodatkowo podbijać emocje. Mają być jeszcze turnieje i misje dla graczy, dzięki którym będą mieli oni możliwość zarabiania tokenów Shrub. A jak już przy nim jesteśmy, to spójrzmy, jakie token ma utility. Mamy typowo Governance i będzie on używany do zapłaty dla walidatorów. Shrub będzie jeszcze domyślną walutą na marketplace i opłaty za mintowanie NFT-ków będą w nim opłacane. Token na początku był wypuszczony na sieci ERC20, ale potem przeszli na Avalanche, co propsuje, bo osobiście uważam, że gry na Ethereum nie mają sensu, bo tam opłaty za gaz odstraszą większość graczy. Co do dystrybucji tokena, to nie jest ona najlepsza, bo dość sporo przydzielili dla teamu i wczesnych inwestorów. Token wyszedł pod koniec kwietnia tego roku, a market cap już wynosi ponad 50 milionów, także gem to nie jest, ale potencjał do wzrostów nadal jest spory. Ja prywatnie planowałem w ten projekt włożyć początkowo 2% portfolio i była dobra okazja, bo na końcu listopada team zaczął się kłócić i trochę fudu się wlało, dlatego wtedy kupowałem. Niestety wyszło mi tylko jedno z dwóch zleceń, ale nie narzekam, bo trafiłem dosłownie lokalny dołek. A jeżeli chcesz być na bieżąco i jak najszybciej z moimi zagraniami, to wpadaj na Twittera, bo tutaj na YouTubie zanim wam to nagram, to trochę czasu mija. Aktualnie w obiegu jest tylko 7% tokenów, także jest to projekt inflacyjny, ale patrząc na okres odblokowywania tokenów, to dopiero w przyszłym roku, pod koniec kwietnia, zacznie się to rozkręcać, także do tego momentu raczej bym się nie przejmował jakąś większą podażą. Z tych większych giełd, Shrub znajduje się tylko na Bybicie, także jeżeli nie masz tam konta, to zachęcam do skorzystania z reflinka w opisie. A to, że jest na niewielu giełdach, jest również plusem, bo taki listing na Binance czy Coinbase może ładnie spompować cenę. Patrząc na team, to jest on wyjątkowo dobry, jak na projekt krypto i jest nawet spory, także trochę to tłumaczy, dlaczego tyle tokenów idzie dla teamu. Osoby z tego zespołu pracowały wcześniej przy takich strzelankach jak Halo, Call of Duty czy Westworld, także zaplecze doświadczenia wygląda solidnie. Niektóre osoby są zamazane, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, kiedy kupowałem, była afera prawna, jednak nie wiadomo jak przebiega sprawa, ale zapewniają, że nie wpłynie to na graczy i społeczność. Tutaj macie post, gdzie Świat Krypto to wytłumaczył. Jeżeli chcesz to przeczytać, to zatrzymaj teraz wideo. Jak już jesteś przy negatywach, to jest jeszcze konkurencja Dead Drop oraz Guns, która jest na podobnej fazie rozwoju. Do tej drugiej gierki też się przymierzam, także jak wyjdzie token i więcej informacji, to pewnie też zrobię analizę, także subskrybuj, aby tego nie przegapić. Wracając do pozytywów, to znalazłem ciekawą alfę dotyczącą marketingu w Sharpnel, o której dowiedziałem się na kanale Qdo, Krypto i Finanse. Dzieje się to znaczy według twojej najlepszej wiedzy, którą posiadasz, a nie wszystko możesz powiedzieć, ten streamer rzeczywiście będzie shillował ten projekt, czy streamował. Tak, dokładnie. I będzie shillował i to jest streamer, nie jaki byle kto, tylko to jest streamer, który ma kanał YouTube, gdzie ma 7 milionów subskrypcji. To jest streamer, który ma właśnie na tym kanale na YouTube 500 tysięcy wyświetleń średnią. I to jest streamer, który
jak sprawdzałem na ostatnim miesiącu, to miał po 15 tysięcy ludzi, a w piku miał po 30-35 tysięcy ludzi w jednym momencie na live, co jest jakimiś chorymi liczbami. Dosłownie gość jest jeden z największych na świecie, co nie? Jakby on jest spokojnie w top 5 największych, może top 10 największych streamerów na świecie. I jeszcze jedno pytanie, Oski. Gdybyś ty robił marketing, to jest najlepsza decyzja marketingowa, tak? Żeby spróbować przyciągnąć potężną społeczność. Brać, jeszcze szczególnie on jest takim dobrym wyborem, bo on się specjalizuje w grach tego typu. Jakby specjalizuje się właśnie w FPS-ach stricte. Więc dlatego to jest jeszcze bardziej mocne, bo ten gość, to nie jest gość, który, wiecie, gra w karty, a nagle go daje do szrapnela, wiecie, co to. Podsumowując, gra jak na Web3 wygląda graficznie bardzo dobrze, no może pomijając lot tych pocisków, bo wydaje mi się to jakieś nienaturalne. Trend gamingu, tak jak wcześniej prognozowałem, zaczyna łapać coraz większy hype i myślę, że będzie się to utrzymywać wraz z rozwojem Hossy. Tokenomia jest w porządku, szczególnie do kwietnia przyszłego roku. Sama gra ma się nastawiać na prawdziwych graczy, a nie tylko społeczność krypto. Mają mocny zespół i jak wiemy po Alfie również mocny marketing. Ja osobiście oceniam ten projekt pod względem inwestycyjnym na 8 na 10 i jak przyjdzie jeszcze korekta, to dokupię jeszcze małą paczką. Przypominam, że jest to projekt na wczesnym etapie, dlatego jest to zagranie wysokiego ryzyka i nic w tym filmie nie jest poradą finansową, a tylko moim prywatnym zdaniem. A jeżeli uważasz tą analizę za wartościową, to kliknij lajka dla zasięgu. Pozdro.